Dzień dobry Państwu. Jest okazja, żebym Państwu pokazał moją wylęgarnię Artemii, jak to robię. A więc tak jak Państwo widzą, mam taki akwarium 25 litrów. W nim dwa słoje. Chyba 5-litrowe to są słoje z kranikami, które kiedyś kupiłem w Rówce. Jest grzałka na dnie tego akwarium, która podgrzewa całą wodę. Tu widzimy poziom tej wody mniej więcej. Także zbiorniczki są obydwa w tej podgrzewanej wodzie przez grzałkę. Temperatura wody jest nastawiona na 29 stopni. Ten zbiorniczek jest od wczoraj, ryby z niego dzisiaj były karmione. Ten skończył się wczoraj, jeszcze dzisiaj rano. Też ryby dostały z tego pokarm i nastawił już nowe jajeczka. Wylęk tak średnio przy tej temperaturze trwa około 22-24 godzin, ale w ciągu dnia dosypuję jajeczka. Powiedzmy, jak rozpoczynam baniak o 7 rano, to potem sypię o 11, tak mniej więcej o 3 i koło 19, także 4 razy. Nie sypię całej ilości tych jajeczek do zbiornika na raz, żeby to się sukcesywnie wylęgało co kilka godzin, tak jak mniej więcej są pory karmienia moich tych maluchów. Artemię kupuję od Darka Pogorzelskiego. Mam to sprawdzone, polecam też wielu moich znajomych, którzy czasem pytają, to też im to polecam. Darek sprzedaje na Allegro w dobrej cenie. I tak, na litr wody daję łyżeczkę od herbaty, jajeczek i taką łyżkę stołową 5-gramową, no 5 gram, żeby było soli niejodowanej do przetworu. I cała filozofia. Aha, i światełko, jak rozpoczynam, światełko pali cały czas, ale jak nastawiam nowy zupełnie od początku, to przez noc, powiedzmy, tam przez te pierwsze 12 godzin bez światła jadę, a później tak jak ten, to właśnie już jest, światełko nie gaśnie, że tak powiem. A jaki jest przyrost rybek, to widać po moich rybkach. I praktycznie moje rybki, te malutkie, do 2 tygodni pływają w Artemii. Nie to, że tam wydzielam jakiś tam podzy, żeby ten, nie, one po prostu dostają się sukcesywnie co 2-3 godziny, ale jest ciąg, praktycznie one cały czas w tym pokarmie pływają. To byłoby na tyle. Serdecznie pozdrawiam. A przy okazji, po predatorze jest w tej chwili białek jajeczek około 50, co naliczyłem. Na to powiedzmy tam 300, czy tam ileś, to jest pryszcz. I teraz już pozdrawiam i życzę miłego dnia.